Opowiem wam taką króciutką historię, ale myślę bardzo pouczającą. W pewnym miejscu mieszkało dwóch braci. Mieli duże gospodarstwo, ale pracowali razem. Mieszkali w domkach obok siebie, tylko ogrodzenie ich dzieliło. Jeden z braci miał rodzinę, założył rodzinę, miał żonę, dzieci, gromadkę, a drugi był sam, nie miał jeszcze rodziny. I zdarzyło się tak, że zebrali zboże, piękne zbiory były, a że kochali się, to podzielili się równo zbiorami. Prawda? Ten wziął połowę i drugi wziął również połowę. Ale ten, który był sam, pomyślał sobie tak: mój brat ma rodzinę, ma dzieci, on ma większe potrzeby niż ja. I nocą wziął kilka worków zboża i przewiózł do stodoły swojego brata. Ale tej samej nocy brat pomyślał, ten drugi brat, nie wiedział nic, pomyślał sobie tak: mój brat jest sam, nie ma się kto o niego zatroszczyć, więc ja wezmę kilka worków i przewiozę mu tak, żeby on nie wiedział nocą. I trochę o innej godzinie wziął kilka worków ze zbożem i przewiózł do stodoły swojego brata. Rano wstali i weszli do stodoły, patrzą, tyle mają, ile mieli wcześniej. I spotkali się i uścisnęli się bardzo, dlatego że tak bardzo się kochali. I pamiętajcie, jeżeli ktoś kocha drugiego, to będzie zawsze myślał o tym, żeby mu co zrobić? Pomóc, żeby się podzielić, żeby jemu dać więcej, żeby jemu dać lepsze. Dobrze? Pamiętamy o tym? Mamy zawsze pamiętać, że mamy się kochać. Dziękuję wam bardzo.